Adam Burza, rowerzysta. Rowerzysta Adam Burza. Witam Was wszystkich rowerzystów, obecnych, przyszłych i poszłych, to znaczy przeszłych. To znaczy tych, którzy jeździli rowerem, ale już przestali, ponieważ albo już nie mogą, albo już nie chcą, albo coś im wypadło. Ja jeszcze mogę, dlatego jeżdżę i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć kilka szczegółów z tych rzeczy. Teraz właśnie akurat wracam z treningu. Udało się mi troszeczkę inaczej ubrać. No, nie wszystko zdjąłem. W każdym razie na wstępie chciałem powiedzieć, jak u mnie to się wszystko zaczęło. W maju tego roku byłem na weselu. Piękne wesele, mnóstwo gości, ładna para młodych. Oczywiście super żarcie. Tak się najadłem, że brzuch mi pękał. Ale co najważniejsze, jak spojrzałem na nogi, to po prostu sznurówka im pękła. Gdy to powiedziałem żonie, ona mówi, słuchaj, to niemożliwe. Sznurówka nie mogła ci pęknąć z powodu obżarstwa. A dlaczego pękła? Ponieważ tak bardzo nam urosła stopa życiowa. Popatrzyłem na siebie, spojrzałem na dół. O zgrozo, nie zobaczyłem własnych nóg. Brzuch się zasłaniał. O nie, coś muszę z tym zrobić. Tylko co? Muszę tych kilogramów trochę zrzucić. Biegać? Trochę za dużo ważę. Niedługo, szybko mi siądą kolana i inne stawy. Pływanie? Codziennie nie dam rady. Padło na rower. Tak zrobiłem. Znalazłem w piwnicy rower mojego syna, Góral, jeszcze w dobrym stanie. Wyprowadziłem go na zewnątrz, wsiadłem, sapnąłem rower też i pojechaliśmy. Pedałowałem. Trochę rower skrzypiał, ja też, ale daliśmy radę. Co się okazało? Bardzo fajna sprawa. I przy okazji bardzo pożyteczna. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć kilka rzeczy, jak wygląda przyjemne chwile. Nie zawsze oczywiście, ale wyobraźcie sobie, jak wygląda Wasze ciało, gdy jedziecie 40 albo 50 km z górki. Jak oczy Wam się przymrużają, ponieważ pęd powietrza jest taki duży. Jak policzki Wam się nadymają i trzepoczą na wietrze, ponieważ jest taki pęd powietrza. Wszystko to tylko chwile przyjemne, ale przyjemne. Natomiast większość czasu to mozolne pedałowanie pod wiatr, pod górkę, kiedy już nie macie siły kręcić tymi pedałami. Wtedy myślicie, jeszcze tylko 100 metrów i odpocznę. Jeszcze ten zakręt i zadzwonię po taksówkę. Ale kiedy przypominam sobie, kiedy patrzę na tą czapeczkę, kiedy pot z tej czapeczki kapie, kiedy sobie wyobrażę, że są to krople, które wcześniej były tłuszczykiem, który się odkładał na moich pośladkach, na moich udach, na moich brzuszku. Wtedy dopiero czuję tą radość, że to potrafię. To są przyjemne chwile, ale czasami również, kiedy tak jeżdżę, zdarza się, że spotykam innych rowerzystów. Wtedy oczywiście jadą sobie spokojnie, pozdrawiamy się nawzajem, trzymając za kierownicę, hej, oczywiście tak nie, bo się można przewrócić, ale jedziemy, pozdrawiamy się. I co bardzo istotnego zauważyłem podczas jazdy rowerem. Ponieważ jestem kierowcą, to zauważyłem,
że jako kierowca zacząłem dostrzegać innych rowerzystów. W tej chwili, jak stojąc na światłach, kiedy widzę, że zapala się zielone światło, to nie wciskam pedału gazu, tylko najpierw patrzę na prawo, na lewo, czy nie ma żadnego wariata, który jeździ tak jak ja, nie zważając na przepisy, próbując wymusić pierwszeństwo przejazdu. I dopiero wtedy, kiedy nikogo takiego nie widzę, spokojnie ruszam. Oczywiście podczas jazdy rowerem różne myśli przychodzą do głowy. Między innymi kilka kawałów mi się przypomniało. Jeden z nich. Nie wiem, czy wiecie, jak rozpoznać wesołego rowerzystę. Po muchach na zębach. Albo dlaczego rowerzysta łysy jeździ rozospiertym rozporkiem? Żeby poczuć wiatr we włosach. Albo jaki jest największy pech rowerzysty? Dostać mandat za jazdę bez zapiętych pasów. Dobrze. Może na tym będę zmierzał do końca. W każdym razie, ponieważ trochę się zmęczyłem treningiem, tym przemówieniem, więc zaraz pojadę sobie do domu. Odpocznę, bo już dzisiejszą porcję kalorii spaliłem. Walnę się na łóżeczko. Oczywiście wcześniej się umyję. Następnie wezmę paczkę chrupek, wiaderko lodów, wezmę pilota, włączę telewizor i będę się rozkoszował tym jedzeniem. Będę je pożerał. Przecież jutro też jest dzień i te kalorie spalę. Zobaczcie, perpetuum mobile, jaki jestem ekologiczny. Spalarnia śmieci. To jest dopiero nazwa na rowerzystę. Dziękuję.